Mamy całe. Dzień dobry. Mamy całe. No. To dawaj po całym. Po całym. Dawaj tu herbatę jakąś. Słodzisz? Słodzę, oczywiście. Dzisiaj pijemy herbatę Udarka. Akwarysty niedzielnego. I to jest jego akwarium. W Polsce, tak. Wszyscy znają terenie w Polsce. Zaraz mi będą ten kazać, kurwa, nagrywać co tydzień filmy. Gdzie nie ma co tydzień? Nie macie co tydzień. Przypomnij, jakie to są wymiary? 250 na 55 na 60. Na 60 wysoko. Mm. 250, to takie ładne 2,5 metra. No. Wyobraź sobie, że dzisiaj widziałem swoje akwarium. U Przemka byłem. 3,60 na 70 na 70. Wielkie. Ja no. Też chciałem tutaj 3 metry, ale jak widać się nie zmieściło, bo łóżko bym musiał przestawić. Nie, no są priorytety, gdybyś komin zepsuł, łóżko przestawił i by było. No, gdyby nie było tego tutaj, no, och. Występu tej rury ściekowej, kurna. Jaka no, piękna no, ryba tu pływa. Ale tam. No, to jest jego bagienko. Cześć. Ale gdyby nie było rury ściekowej, to nie miałbym cię podłączyć osmozy. A ten kakadu to jest ten ode mnie jeszcze? Tak. No żyje? Jeszcze. O, i samiczka jest. Dwie są. To jest druga. Tu druga siedzi. Tak? A maluchy tu masz? Tu ma swój rejon, tam ma tu rejon, tam ma tam rejon. Ale tu maluchy chyba odchowują, co? Nie, już nie ma tych maluchów, wiesz? Ale co jakiś czas coś tam składają. No, ja zobaczyłem dopiero pierwszy raz, ale wiesz, to możliwe, że to wcześniej było. No weź tam w tej ciemnicy po tamtej prawej stronie, zobacz, czy tam coś jest. No jak dopiero... to co, latarka, lampa i jedziesz. No tak, no dopiero zauważyłem, że wiesz, że ona stała, teraz wypłynęła, to znaczy, że już maluchów nie ma, nie? Ty wiesz, że u mnie teraz odchowała w akwarium, w głównym, w 700. Teraz ma maluchy, które mają już 3 tygodnie. Nie? I są dwa maluchy z poprzedniego miotu, nie? To już mają takie, wiesz, koło 1,5 centymetra, no to już im nic nie będzie, nie? A te mają już 3 tygodnie i coś mi się zdaje, jest ich około 15, nie? Że też się odchowają. No, ale ty masz, wiesz, ty masz tak zarośnięte to akwarium, że to naprawdę... Ale ty co to masz, cokolwiek nie? Znaleźć kurna, w no. tych haszczach, to teraz... Nie, to jest... teraz ci powiem, że już tak nie mam, bo wcześniej tak miałem. Teraz to jak mam prawie te same hydrokleje, to pod wodą to prawie nic nie ma, nie? Bo wyrwałem, grubo wyrwałem, naprawdę dużo usunąłem, mało co mam. Tutaj też to światło nie dochodziło, bo jak te lampy, te aspekty wisiały, no. To ślady zostały. Jak no to tutaj było ciemno. To tu był ciemnica. Tu jeszcze tam na środku coś świeciło. Tam świeciło, dosyć dobrze świeciło, nie? Ale czy tam po prawej stronie, no to już nie było szans, nie? Ale ładny samic. Wyrósł ci pięknie, powiem szczerze. No wyrósł, wielki wyrósł, no. No, ale ładny kolor, ma piękne płetwy. Ale te samiczki też są ładne. Te samiczki też są ładne, też mają ładne te płetwy, te brzuszne, kurde, takie czarne i tam. No, ty, wiesz, ty odbić nie zlikwidujesz, to bym musiał ściemnić, musiałbym teraz, no musiałbyś teraz... mieć, wiesz, ten taki klosz, nie? Na aparat. Wiesz co, jest mnóstwo dodatkowych rzeczy, które tak. To robią. Jakieś gadałem z jednym gościem, który to nagrywa, nie? Nie, tych filtrów, nakładek, jakiś tak. Tam przesłon, jakiś tych. Nie czekam, aż te herosy podrosną. No tak, wpłynęły te ciemnice, to nic nie widać chyba. O, ale jak podkręcę, to widzę, co masz na ścianie. Ale to szkoda, że nie przyszedłeś, znaczy, że nie było okazji, żebyś przyszedł z tym aparatem wcześniej, jak wisiały te aspekty, to byś nic nie ponagrywał, bo tu byśmy widzieli siebie, nie? Bo i tak się odbijało, to wiadomo, że się będzie odbijać w akwarium, nie? Bo no będzie tak, że puchałupy będzie widać. Zaciemnić, no tak. Nie, no zgadza się, no to zawsze się będzie odbijać, nie? Tak jak mówisz, od białej ściany się światło odbija, oświetla cały salon, przecież tu się nic nie świeci nigdy. Nie zapalam to zapalamy... Ja też u siebie tak nie zapalam. Ja jak zapalę, wiesz, akwaria plus jeszcze te szafy, co mam z roślinami, nie? No. To po co to? No żadne światło nie ten. A tu jeszcze będziemy, będziemy robić, bo tam kwiaty chcemy pod okno postawić, tylko właśnie jakieś monstery, czy jakieś tam inne ten, ale musimy je doświetlać, bo tu jest za ciemne mieszkanie i żadne rośliny się nie trzymają, nie? Oprócz kwiatów w akwarium. No. Przecież te liście, kurna, no to są potężne, kurna. Ja nie wiedziałem, że skrzydło kwiat ma takie potężne liście.
Ma jeszcze większe. No nigdy nie byłeś w żadnym tym, palmiarni albo gdzieś. No właśnie tak nie kojarzyłem nigdy, kurna. Stoją, są piękne takie, że... No. Kurczę, ja zawsze tak w domu gdzieś tam kogoś widziałem te skrzydło kwiaty, no to mówię takie okej, kurna. Moja żona ich nie lubi. Co? No strasznie oddała wszystko, że mają. No ale to jest u ciebie część filtracji, nie? No tak, no tutaj nie, praktycznie zero. No robiłem tam testy, to NO3 mi wyszło 3. No właśnie widziałem, gdy święta zamiast ciasto jeść, kurczę, i drinki pić, to ty gdzieś testy robił w akwarium. A nie, to nie, to było przed świętami jeszcze. Tak, ale poszedł film w święta. A to możliwe. Nie, to w sobotę chyba ja robiłem. W sobotę chyba robiłem te testy. O, teraz mamy całe akwarium. Ja pierdziele, ale jeszcze się lepiej nawiewa niż te moje, bo większe jest. No 2,5 metra to już jest, to jest co nagrywać. Znaczy jest co objąć, nie? Bo tak jeszcze 1,5 metra, kurna, to jest spoko. Spoko tam nagrywania, bo to wtedy masz całe akwarium w kadrze, nie? Samo, praktycznie samo akwarium. Wiesz w kadrze. Wiesz co, nie. 2,5 metra też by się dobrze nagrywało, gdy miało jakieś 1,20 m wysokości. No, ja ci powiem, szczerze ci powiem tak, jeżeli twoje akwarium by się kończyło tam, gdzie te górne liście od tych skrzydł kwiatów, to by się było fajnie. Ty, byłem teraz u Przemka, nie? Wiesz, poza tym jednym takim akwarium, wiesz, co miało tego, to było jeszcze jedno takie z 1,5 na 1,5 metra wysokie. Takie, wiesz, z 1,5 szerokie, 60 głębokie, nie? I wysokie na 1,5 metra. Ale to wiesz, jak to jest takim. Ja też myślałem, żeby to zrobić po prostu. Ale to serwisowanie tego to jest chyba niemożliwe, nie? No 1,5 metra, no właśnie. No i co, bo to wiesz, jakby szkło, powiedzmy, zaczynało się odtąd, nie, gdzieś od, no 50 cm nad ziemią, tak? I było, powiedzmy, jeszcze z 20-30 cm wyższe, nie? No to by było właśnie gdzieś z 1,5 metra wysoka. To pięknie wygląda. To pięknie wygląda, tylko tak, roślin żadnych w dno. Zapomnij, bo to kurna... Nie przebiesie. Nie, no jakieś tam te nurzańce, jakieś walisneria gigantea porośnie wszędzie. Bez sensu, zacznie ci gnić albo coś takiego, to weź potem tam sięgać, żeby to powyrywać. Kurna. Zawsze można doświetlić od boku, nie trzeba od góry. Nie, no pewnie, że można doświetlić, to nie ma problemu, żeby doświetlić. Zobacz, te lampy kurna, teraz zobacz, jak one są wysoko. Zobacz, jak one są wysoko. Tak? Chcesz mi pokazać te lampy? Ja potem nagrał, kiedy tam gdzieś tak robiłem. Coś tam ponagrywałem. Takie to urywki, ale ja nie miałem czasu. To się tak wydaje, kurna, wiesz, że... A co to za lampy? To są do doświetlania ogrodu wertykalnych. Wertykalna. Jeszcze za mało kupiłem jednak. Myślałem, że 3 wystarczą, ale jednak ten słup światła, bo to są 15 stopni kąt świecenia, nie? No. No to jest mało troszeczkę, nie? Widzisz, tutaj jest dosyć jasno. Znaczy jasno, no akurat jest. A tam, no jednak trzeba jeszcze jedną dołożyć, żeby po prostu te korzenie tam, te odbicia tam dochodziły, te korzenie, nie? No to na tą prawą stronę. Te twoje rybki takie dużo urosną. Takie około 20 cm. O, no to wreszcie coś będzie w tym akwarium, nie? No, coś takiego, co tu będzie rządzić. Ale było od początku było założenie, że tu ma być jeden wiodący gatunek jakiejś tam pielęgnicy, plus do tego masa. I nie będą to skalarii, pamiętam. No i nie będą to skalarii, tak, na pewno. Które są wszędzie. Które są wszędzie u każdego. Tak. I niech to będą nawet altumy, kurna, pierwszej maści, przywiezione, kurna, w paczce lotniczej, kurcze, proste z Amazonki złapane. To mają. Ale to kawałek, to fajnie. Nawet te od Przemka. A kiedy byśmy je zakładali? Wiesz co, no, wiosnę. Zimno jeszcze było. Zimno, luty był. Marzec. Jakoś tak, no. Zimno. Nie, no luty. Luty. Nie, w styczniu, czy w styczniu? W styczniu. Dobra, to był styczeń. To zaraz rok będzie. No, rocznica. No to już fajnie je ciągnie. Tak, bo to miało być na święta. Przemek mi mówił, że no to ci zrobię na święta i ten, ale na święta to bez sensu. Ja sobie bajzer będę tutaj robił. No. No z tym wiesz, ustawianiem, z tym wszystkim. Mówię, dobra, to już po świętach, po nowym roku, kurde, w styczniu nam przyjadę. To gdzieś w styczniu było.
I co? Wszystko dobrze ciągnie, nie? Nie ma tam odtu. Już nic nie zaglądam, do niczego. To wejdź do mnie. Raz tam zajrzałem do tego filtra, do tego FX-a, kurna, żeby wiesz, jak to tam, czy się sypi, czy się nie sypi. Ten prefilt odkręciłem, zobaczyłem, co tam się, kurna, wiesz, gdzie jest tym. Stwierdziłem, że jeżeli po pół roku, kurna, to wygląda wszystko jak nowe, no, no. To ja mogę to za co najmniej za następny rok to otworzyć, kurna, nie? Cały czas te FX-szóstki dwie ci tutaj pracują, tak. I zasuwają. Tak. Żadnej innej filtracji jeszcze nie dołożyłeś. No. Te prefiltry są tak wielkie, kurde, że... Dajesz CO2? Tak, tak, znaczy daję. No, widzę, buta stoi. Jeżeli się schylisz, to zobaczysz, że tam jest pH 5,92, a CO2 będzie się uruchamiać od 6,4. Ty, ten zawód ci nie przecieka? Wiesz, mi czasami przy zakręcaniu i odkręcaniu ponownym tak coś tam gdzieś poleci. Ale ja jeszcze nie zakręcałem, ani nie odkręcałem, no właśnie, z tej strony. Z tamtej strony tak, bo z tamtej strony patrzę, więc może i przeciekać, nie? Ale tylko jak się rusza. Dobra. Także tu CO2, to ja nie wiem, kiedy ono się włączy, może przy następnej podmianie, ale nie włączy się. No. Jest ustawione pH na 6,4, a jest w akwarium w granicach 6 na okrągło, bez CO2, więc... Więc jest dobrze. No mówię, tak jak pół akwarium kręcimy, to jest trochę prześwietlone. A tu jest niedoświetlone. No to nie da się tak nagrać. No tak, przecież tam, no nie wiem, no widziałeś też u mnie na tych filmach, jak ja nagrywałem tutaj stąd, że... jak telefonem nagrywałem, to... Ale ja mam ten sam problem, wiesz, to Przemek mi tu gada, że tu jakoś tam złapać coś, ostrość tego, ja mówię, ty, no ja sobie mogę łapać na tą rybę tutaj ostrość, nie, w tym momencie, tak? No ale dlaczego ona już jest tu? A jeszcze jak mam ten obiektyw makro, który, wiesz, musisz tu ustawić w tym miejscu tą rybę, nie, a ona już jest tam. Zanim ty ustawisz, zanim ty tego, to poproszę, żeby on stał. Nie, dlatego to jest setki zdjęć. Jeżeli chcesz jedno dobre zdjęcie, to robisz setki. Ja jak byłem u kolegi, który robił kalendarz. On robił kijerski. I miał akwarium, dosłownie takie 6x6 na 3. Aha. Takie małe, tej wielkości, na 3 centymetry. Kijerski nie mógł obrócić nawet. Tak. I on miał po 400 zdjęć kijersków. Światła od cholery, mało tego, do wody jeszcze dawał jakiś ten, na uspokojenie, żeby go całkiem, wiesz, otumanić, nie? Żeby tu naprawdę można było, wiesz, coś zrobić zdjęcie. Miał po 400 zdjęć. Po 400 zdjęć, takim czymś. Co? Ja sobie ten, rzucę kawę. Chcesz kawę może? Nie, ja kawy nie piję. Siadasz sobie tutaj. Mówię, że z tym oświetleniem siadam sobie teraz tu przed akwarium. I no, normalnie patrzę na to, kurde, bo przedtem to robiłem tak, no, daszek, kurde, albo ciemne okulary. No ale to wszystko przez roślinność nad wodą. No bo to, no, te lampy nie są przewidziane do tego, żeby, znaczy akwarystyczne, czy to obojętnie, czy to są aspekty, czajczarosy, turna, czy czeskie słońce, czy jakiekolwiek inne, no, powieszone, kurde, metr nad akwarium, no zawsze będzie cię razić, nie? No, jak nie jest osłonięte, nie jest tak w słupie. No. Zawsze coś tam się odbija. Po prostu nie... No nie przemyślałem tego, że to tak będzie, nie? No ale to nigdy nie wiesz tak kobiety, że są no tak... No tak, no to człowiek nie ma po prostu doświadczenia. Znaczy, wiesz, trzeba patrzeć na to, bo są lampy, wiesz, przewidziane do oświetlenia właśnie takiego, wiesz, wolnego i są takie w pokrywę, nie? Tam to się nie przejmują, że jest kupę światła na boki, a jak masz takie właśnie specjalne kolumnowe są, nie? No tak, to gdzie dają słup światła, tylko że tak. do akwarystyki jedyne, które były, to były sansany chyba, takie kube, one się nazywały i one tam miały też dosyć wąski ten słup światła, ale tam nie pamiętam, chyba 60 stopni, no wiesz, na 60 stopni to też jest, zobacz, tu jest 15 stopni. No, ale pamiętaj też jedno, zazwyczaj takie, jeżeli są akwaria takie gdzieś odkryte, takie duże i tak pięknie oświetlone, to są tak. Albo gdzieś w jakiejś galerii, albo gdzieś w jakimś studiu. Tak. Gdzieś w otwartym terenie, gdzie nikomu światło nie przeszkadza.
A jeżeli są takie, wiesz, mieszkania, bo ja oglądam kilka takich, wiesz, też programów, gdzie tam ludzie mają, wiesz, duże takie, tam, nie wiem, czy taki gość, wie, co ma takie akwaria, one zawsze są z góry osłonięte. Zawsze jest osłona, także widzisz samo akwarium. Ja ci mogę pokazać w akwariach, które właśnie są tak oświetlone jak ja. To nie ja to wymyśliłem. No tak. Ja to po prostu podejrzałem. Ja tylko szukałem lamp, które by do tego pasowały, bo lampy profesjonalne do takiego oświetlenia, czy zbiorników, czy wiesz, paludariów, czy jakichś tam, wiesz, tych ścian takich, gdzie tam kurna kupa roślin i tam troszkę jakieś oczko wodne jest, no, czy tak, ten, tylko są. Robi Kessin takie lampy, tylko takie lampy kosztują... Tylko pamiętaj, że tam nigdy nie jest białe tło. Właśnie no po, nie, to, że, po nie to, żeby nie odbijało tego światła. A jeszcze jedno pamiętaj. O, to będziesz tam stawiał? No. To się nadaje do wody? Tak, a teraz. A, to co ten, to moja żona mówiła, że to się nie nadaje do wody, ale skoro rośnie, to nie będzie. Tu już jedna rośnie. No. Ja tam w Norwegii mam drugą, znaczy inną odmianę, nie? I rosną te kalatery. A to jest chyba to samo, co skrzywoglat obrazkowate, nie? Tak. Obrazkowate się nadają na bagna. W każdym razie roślina bagienna, kurna, z lasów tropikalnych, nie? Także. No. Oj, to całkiem będziesz miał burz. No, ale wiesz, chcę, widzisz, kombinuję, o, tutaj, tu kombinuję. Po spółkę. Gdzieś tutaj tak, żeby to... przykręcić. Zobaczymy, co to mi z tego wyjdzie. I nie, no nie cały, nie? Oczywiście nie pójdzie cały, pójdzie kawałek. Nie pójdzie. Nie, cały nie, bo on się rozrośnie tak jak te skrzydła kwiaty, kurczę. No i co? Co? Czy od góry na te akwarium nie patrzysz? No nie, no. No. To będzie dobrze. Lekko. To żabienica ci tu nie chce rosnąć, czy się ją wczoraj posadził? Co? Tą żabienicę. Nie. Ja ją przesadziłem, ona była tu na środku. Bardzo dobrze rosła tu na środku. No. A co jej się stało? Tam gdzie ten... No i zaczęła, wiesz, krasnoludami mi obrastać bardzo mocno. Tak jak tam te... no, te bucki i... No, skrzydłki. No. Anubiasy, nie? No. To mówię, to wezmę, przesadzę tutaj. To Anubias ci kwitnie, widzę, tak? Słucham? Anubias ci tam kwitnie? No, już puszcza drugiego kwiata, bo ten obrus krasnoludem nie może ten, to drugiego wypuścił. No. No i mówię, go tu przesadzę, to tu będzie mniej obrastał tymi krasnoludami. No ale on tutaj nie miał kompletnie światła, bo tutaj była, widzisz, jak tu była lampa, tak, widzisz, gdzie lampy wisiały, nie? One wisiały dosłownie tu. To tutaj było ciemno. To była cała ciemnica. Tu normalnie było, o, ja mogę, nie zasłonię teraz. No powiedzmy, że coś takiego było, no. I wiesz, ta żabienica w ogóle, kurde, światła nie miała, więc... No i tak dziwne, że... Jako piękna kreweta. To jest Amano? Wituś. Co, krewetki? No. No, Amano. Ale jaka duża, ładna. U mnie takie niedorosły. Patrz. No, patrzę. Środek cały zawalony. Krasnorostami. Krasnorostami. No. Jeden Anubias czysty. No. Na górze, 10 cm wyżej nie uświadczysz krasnorosta. Te tutaj. No, zobacz. No. Czyściusieńkie. No, a coś się zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło. Nie. Dlaczego tu krasnorosty zapierniczają, tu krasnorosty zapierniczają? Tu jest największy ruch wody. Wszyscy mówią, że jest w największym ruchu wody, no. Że krasnorosty uwielbiają ruch wody. Te anubiasy są czyściutkie. Tu jest już mniejszy ruch wody, kurde, a no, te buzki mi krasnorosty zabiły, można powiedzieć. Nie? Tak samo tu. Tu krasnorosty kurna zasuwają, a tutaj na tym twoim bolbitisie, bo to od ciebie jest, jedna jakaś tam kępka tego krasnorostu. I to rosną dosłownie 30 cm od siebie. Tak, i rosną dosłownie... I w zasadzie jest tak, że to jest 15. Środek masz... Tu masz krasnale, tu już nie ma. Tak. Tu są krasnale, tu już nie ma. A tutaj woda zapiernicza, zobacz. Tu jest największy ruch wody. No.
wszędzie są warunki przecież dokładnie takie same, tak, nie? Woda, to no jak to gadają, że jest stara woda, że mnóstwo korzeni, no to dlaczego tak, tu jest, a tak, tam nie ma? Tak. To co, one w słońcu rosną? No nie. No nie, to jeżeli by w słońcu rosły, to te, które są tutaj przy powierzchni wody... To pierwsze powinny być obrośnięte. Bo jak ma aspekty tutaj wisiały na tej wysokości, to przecież tutaj było najwięcej światła. Tu było najwięcej światła. I ta żabienica też jak rosła tam, gdzie ten lotos, to była cała kurna w krasnolostach. Całutka była w krasnolostach, dlatego ją przesadziłem tutaj. No a tutaj nie była wyświetlona, więc podupadła. Ale tam może to rzucimy jakąś kulkę glinianotorfową w korzenie. O, ja mam takie jeszcze, to sam robiłem. Ty, a obornik koński ci polecam. Albo krowi. Nie, ja to tam, wiesz, no jak kiedyś kupiłem te JBL-a, kurna, nie wiem, 20 sztuk chyba, czy tam 18, to na start chyba poszło tam z 6 tych kulek, kurna, i nic więcej i... Ty, ja byłem w Gliwicach tam w tej palmiarni, nie? Tam chłopaki hodują taką fajną ślinę, takiego, wiesz, taki jak lotos, tylko ma takie liście, wiesz, po 2 metry, nie? To oni mówią, że oni tam normalnie, bo to wiesz, rośnie w doniczce tam przy powierzchni, to mają wrzucony obornik krowi normalnie. Jako podłoże. Nic żadnych o tego, wiesz, żadnych tam substratu, nic, tylko wrzucony krowi obornik, ta roślina w tym posadzona. I rośnie jak głupia, jeszcze im kwitnie, nie? Mało tego, jeszcze z nasiona odzyskali, jeszcze się cieszyli, nie? Się wszyscy zastanawiali jak. Tylko to tajemnica, masz nikomu nie mówić. Bo podobno nawet ich kierownik tego nie wie. No. Bo nie wydałby na to zgody. Ale jakby żyją. No dobra, no. Pół akwarium widać po mnie. No. Wiesz, no, ma swój urok. No taki typ akwarium, taka moja akwarystyka. No takie bagno. No takie bagno, no dosłownie. Tak wygląda. Tutaj pod drzewami to ciemno, tutaj już trochę za drzewami jasno. No dosłownie. Ale rybki się świetnie mają w takim tym. No ale patrz, kurde, kupiłem 30 chyba sztuk barwniaków. No, tych fantomów czerwonych. No. Zostały 2. Właśnie się chciałem zapytać, gdzie one są? No jeden jest tu. Fantomy czerwone. Jeden jest tam, taki... A, okej, ten z tą kropą taką ładną. No. I jeszcze jeden jest, 2 są. Bo to są te plisterki, tak? Tak, reszta to plisterki. No właśnie. I nie wiem, żona mówi, że nie widziała, żeby padały. No, to co, wyskoczyły z akwarium? Nie, na podłodze nie było żadnego, kurde, przecież wiesz... Do filtra też ich nie wciągnęło? Do filtra ich też nie wciągnęło, na pewno. Aha, jest pewien. Albo zostały zjedzone, albo się po prostu rozmurzyły i do cna i tyle. I mam jedną molinezję. Maleńką taką. Bo jak te herosy przyszły, to ja u Przemka je... no, jeden dzień, jeden czy dwa dni? Nie, jeden dzień. Musiałem przechować. No i Przemek je wpuścił gdzieś tam do siebie, do akwarium i potem jak je wyłapywał, to złapał z tą jedną molinezją. I mówi, kurna ten, już nie będę jej tutaj, wiesz, z tego worka tam... Ale jedna to dobrze, to ci wyźle, wiesz, glony te, co tam na powierzchni rosną, a nie będzie się rozmnażać jak głupia. Bo tutaj to może ją złapię, kurde, wiesz, no nie... Ale jedna molinezja, czemu to czy nie było szkoda ją wyrzucić, więc no... Jedna no, tak, niech się żyje. No. Tam nic nie przeszkadza tutaj. U mnie teraz obecnie, odkąd usunąłem bardzo dużo krzaków, to się żadne nie uchowują. Żadne maluchy się nie odchowują. Już od tak dawno nie widziałem, żeby jakiś tam podrósł, nie? Ale mam te stado, tam jest ich 10 sztuk, chyba 3 samce i tam, nie wiem, 6 czy 7 tych samic. Wszystkie grube cały czas rodzą. Te altumy ze skalerami mają co jeść, przynajmniej ja tam się cieszę. Po to one tam są. No tak, no tutaj też, wiesz, jak podrosną te herosy, kurde, to... Jak cokolwiek się rozmnoży z tych takich mniejszych, z tych ryb, to nie będzie szans, żeby tutaj przeżyło, nie? Bo na razie, znaczy one są bardziej roślinożerne. No ja nawet nie wiem, czy tam te drobnoustki i reszta to przeżyje. Nie, drobnoustki przeżyją. Ja drobnoustki trzymałem, kurde, przecież stapajosami. No, od czasu do czasu tam znajdowałem połówkę, nie? w tym, ale to... Ale to nigdy nie wiadomo. To jest tak, jak wiesz, z tymi moimi neonkami i tymi... i skalarami. Czasami tak ludzie mówią, a to trzeba od małego, a to wpuścisz, to ci zjedzą, a czasami, a zazwyczaj to jest tak, że one żyją z nimi i nie ma żadnego problemu i nagle przychodzi dzień, gdzie wjadę. No na razie to ten kakadu goni te herosy, kurna, nie? Przegania.
Ale to nie zawsze będzie przeganiał. Nieważne jakie one duże będą, on nie zawsze będzie przeganiał. No, tak. Słuchaj, jeżeli u mnie samiczka kakadu jest w stanie pogonić altumy, no tak, no. Gdzie ten altum dokładnie jakby się postawił, dziób by otworzył, to by ją połknął. Bez żadnego problemu, naprawdę wierz mi, on by ją połknął. A tak się nie dzieje, to wiesz, to zależy, wiesz, jaki chyba chce, to pogoni ci wszystko, nie? Zależy od tego, wiesz, jak ona jest z maluchami i ma je chronić, no to... No i jeszcze ten... No, ten miarek, zabawy. No. Zmniejsz ten ruch wody, zmniejsz ten ruch wody. Zobacz, co? Tam woda stoi, kurna, nie ma siły popchnąć, kurczę. Tam. To by jeszcze trzeba było zwiększyć ruch wody, a nie zmniejszyć. No bo powinieneś nie tak jak tutaj. Bardziej. A ty masz tam gdzieś trochę dalej, tam nie? Tam niżej tam, także no. W tylnej szybie pchaty. No co ty masz zmniejszyć? Przy 2,5 metra akwarium to woda musi krążyć, tak? No musi, no. Ja bym się dziwił, jak sobie ludzie, nie wiem, walą takie duże akwarium i zrobią sobie deszczownię, nie? To dla mnie to jest w ogóle jakieś, mówię, deszczownia ma na zaznaczenie. To powinno być dodatkowo, jako tam, wiesz, napowietrzanie, ale na pewno nie jako wylot z głównego filtra, który rozprasza ci i nie masz prądu wody. Tak, dosłownie. Tu jest, kurde, ten... Ja nawet, bo tam trochę tam, to wiesz, czytałem, nie? Przy tak długim akwarium już tak powyżej 2 metrów. Powyżej 2 metrów się zaczyna, jak ludzie mają na przykład grzałkę zwykłą taką włożoną, nie? To potrafi być różnica temperatury między jednym końcem a drugim końcem akwarium 2-3 stopnie. Jak nie masz, wiesz, dobrego ruchu wody w akwarium, nie? No tak. No, więc no tu jest ta przepływowa grzałka, to tam nie ma problemu, ale ten, przy tych zwykłych grzałkach, no to... No, to zobacz, film białkowy się robi, kurna, bo tam... Ty, ale ta samiczka coś pilnuje chyba. No ona tam miała te maluchy. No to nie wiem, czy jeszcze nie ma, bo jak tam się zbliżył się ten i to od razu do niego wystartowała. Powiem ci, od razu do niego wystartowała, tylko że on się, wiesz, wrócił, to go nie przeatakowała. Chociaż tak śmiało daleko pływa trochę. Tylko ja to muszę mieć okulary, kurde, bo ja to tak nie zobaczę. Chociaż wiem, to już teraz to już za daleko. Nie, płynęła. Tu miała w tym... Kokosie. Nie w kokosie. Tu kokosa ma wrzuconego, ale ona tutaj jest taki fajny, o, tam gdzieś teraz siedzi ten peros, nie? Taka fajna jest tam. Piasku trochę se nasypała, widzę, kurde. Miała takie gniazdko, tu sobie w tym korzeniu uliła, nie? Ten lotos od zabawy jest jakiś taki, kurna, dziwny. On teraz troszeczkę może ten podupadł, dostał dziur, bo tego potasu, kurna, mało jest w tym akwarium. Też te prawdopodobnie te skrzydła kwiaty tak wyżerają, nie? No tak słyszałem, że wyżerają wszystko. One już do dna się wrosły? No, to korzenie poszły. I ty masz się co tam, kurde, jakimś drutem przywiązany do kołka, tak? Do korzenia, no. No. Ale to już te korzenie wrosły w ten... Ja tamtego to obciąłem głowę. Normalnie wziąłem ten tasakiem uciachałem z tamtej strony, kurde, połowę tego... To jest chwast bagietni, tak samo rośnie, nie? No. Teraz muszę trochę tego przytemperować i tak pomału właśnie chyba przejdę na te kalatery. Zlikwiduję tego, znaczy może nie wiem, czy zlikwiduję całkowicie te skrzydło kwiaty, bo zobacz, jak one kwitną, kurna, jakie dostają te kwiaty, kurna. No fajnie to wygląda, nie? No ale co ci przeszkadza, że to jest takie wielkie? No ale no, drzewa tu nie wyhoduje, no. W końcu przywali ten korzeń. No bez przesady, ten korzeń waży, kurde, za 20 kg, jak jest nasączony wodą, to co ty tam, go nic nie ruszy. Nie wiem, no ale nawet te kalatery mają dużo mniejszy system korzeniowy. Ale czego się boisz, że one wyciągną ci ten korzeń z tego akwarium? Przecież on nie wypadnie. Nie to, że wyciągną. Nie, tu jest... Szkoda, że nie nagrałem, bym ci pokazał, kurna. Ja taką miskę mam kwadratową, no. To same korzenie. Ja to biorę nożyczki i obcinam te korzenie, kurde, ten, żeby tam jakikolwiek ruch wody... Jak roślina nie pada, to co ty się przejmowałeś? No właśnie, raz spróbowałem, nie pada, kurde, to teraz tak... Ja dlatego tego... Patrz, to jest obcięty tutaj korzeń. No. Ja dlatego nie sadziłem z czyłów wiatru się. A fajnie, jak one się tak też stado zbijają, ty je przestraszysz. Te jak urosną, będą je ganieć, to one będą w stadzie pływać, nie? No te karosy nie są jakoś tam bardzo mocno agresywne. Nie muszą być. Wystarczy, że będą i że będą płynąć.
Ale też mówią, że kiresy w stadzie, jak jest duża grupa, to się w stadzie trzymają. Nie. Jak jest duża grupa, ale w akwarium 100-litrowym, to się będą w stadzie, czy tam 200-litrowym, to się będą w stadzie trzymać. A jak tutaj mają 2,5 metra miejsca, to tu ich pływa o 6. Ja ci powiem, tam zobaczysz 6, kurde. Ja kiedyś pod korzeniem wziąłem od Darka 6 sztuk tych kielisków Kenny. Ja mówię, piękne kielisky, fajne takie. Mówię, kurczę, jak one zasuwały. Przez 2 tygodnie mi zasuwały, wiesz, całym tym stanem, cały czas tą szóstką tak pływały, to i z powrotem po tym akwarium. Mówię, świetne się w stanie trzymają, mówię, dawaj mi jeszcze, nie? I on tak wyłapuje, mówię, ile chcesz? Mówię, no tak daj mi jeszcze ze 6, mówię, tak będę miał z 12, nie? On do mnie, a tu mam jeszcze jednego w tym akwarium, bo to gdzieś kiedyś skądś został, to weź go. O, tu jest jeszcze, a nie, ty jeszcze ten, jeszcze i 25 wziąłem. I tak mi dał 25. Mówi, ja mam ich, kurde, tam wiesz, 25 sztuk w tym akwarium, to ich w ogóle nie widzę. Nie? Gdzieś tam schowane pod korzeniem i tyle. No, nie trzymają się z tego. Może w jakimś pustym akwarium, kurde, w jakimś takim gdzie one nie mają tyle. A tutaj mają tyle zakamarków, tyle turna do grzewania. Ale pamiętaj o jednym. W naturze ryby zbijają się w stado tylko i wyłącznie z jednego powodu, bo w stadzie czują się bezpieczne. No tak. A zagrożone się czują wtedy, kiedy zapierzą. No jeżeli tutaj nie mają żadnego zagrożenia, to nie mają też powodu, żeby trzymać się w stadzie. Nie no, pływają w stadzie też jak się przemieszczają, nie? Bo ryby się przemieszczają. No tak, ale to też do zachowania bezpieczeństwa. No, tak. No, bo to nie jest tak, że to one tak sobie lubią pływać. Nie, one to robią po to, żeby się czuć bezpiecznie w trakcie przemieszczania, pływania, żerowania, bo wiadomo, jak jest, wiesz, 1000 oczu, to wiesz, no, to jest bezpiecznie niż jak masz, wiesz, swoje 2, nie? No coś jeszcze tu muszę dokupić z tej drobnicy. No myślę, te fantomy czerwone, myślałem, że tak uzupełnią, kurna, no, wiesz, będzie, bo te pristelki są takie srebrne, mówię, te fantomy będą takie czerwonawe, to będzie okej, kurna. No, ale ty masz tu kolorów trochę w tym akwarium, nie idziąc tutaj tego miejsca, gdzie jest ciemno, jak sam pod tym prawą stroną, że nie... Znaczy, wiesz, jak tutaj mówię, doświetlę troszeczkę, to będzie inaczej, bo no, nie chcę iść... Tam to powinieneś jakieś te świetliki albo jakieś fluo kupić i tam wpuścić na tamtą ciemną część. Te, no, odblaskowe jakieś. Albo te, sumiki szkliste. Powiem ci, kurczę, ja je mam i tak mi się podobają, że jeszcze z 10 dokupię, nie? Świetna sprawa one są, naprawdę. Znaczy, wiesz, no ja nie robię akwarium topowego, ale raczej trzymam, kurde, tak mniej więcej z tego samego tego, nie trzymam. Tak, ale ja patrzyłem na ten, wiesz, to one mają no, dokładnie te same warunki, dosłownie ten sam, tylko że na innym kontynencie, ale dosłownie jakbyś rzekę do rzeki przeniósł, nie? To nie jest tak, jakbyś, nie wiem, wziął rybę z Malawi i wrzucił. Nie, one pasują identycznie tutaj do tego, nie? A poza tym to ja chciałem, wiesz, taki fajny półmrok uzyskać w akwarium i one idealnie do takiego czegoś pasują, nie?